Bo bez ciebie nie mogę żyć. Czy będziesz moją dziewczyną? Siemanko wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i w dzisiejszym odcinku, no jak widzicie, będzie podchodzona próba pod to, żeby Milki przypomniała sobie wszystko, co działo się kiedyś na Palionowie i wszystko, o czym zapomniała. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie, żeby Milki odzyskała pamięć. Jeżeli będzie dużo łapek w górę, to na pewno się to uda. Więc zostaw kolejną łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, bo dobrze nam idzie. Bardzo fajnie zwiększamy tutaj, prawda, ilość subskrypcji, już lecimy, jesteśmy, prawda, tak powiem, chyba w połowie już wbijania subskrypcji, żeby mieć 170 000 subskrypcji, więc zachęcam do tego, żeby stawić subskrypcję, bo mega szybko to leci, a dodatkowo kamera mi się rozładowała. A dodatkowo, jeżeli chcecie oglądać więcej odcinków z Minecrafta i innych gierek, to koniecznie zapraszam na Szczypson Plusa, ponieważ tam odcinki są na dany moment co drugi dzień, ale mogą być częściej, więc jeżeli chcesz, prawda, jeżeli będzie tam dużo subskrypcji, jeżeli was tam dużo przyjdzie, no to zaczniemy robić odcinki daily. A ja witam was, jestem na Palionowie wraz z Milki. Halo, dzień dobry. Hey, o, dwie akcje dla mnie masz, ale fajnie, ale fajnie. Ała? To oddawaj, oddawaj. Dawaj to. Ała! Aha, excuse me. Ma być. O, zez. Mamy zez. Nie, bo jestem, kurde, już blisko, to później już łatwiej ci trafić. Dobra, przejdę zaraz umrę. Dobra. Słuchaj, w dzisiejszym odcinku wpadłem na świat. Ja tu mam naprężony łuk, ała. Nic innego nie mam, po prostu sobie tak, o, stoję i tyle, ała. Dobra, dzisiaj, w dzisiejszym odcinku mam pewien plan, ponieważ wpadłem na pomysł, jak można by było sprawić, żebyś odzyskała pamięć. I w dzisiejszym odcinku... No, ja nawet rąk na klawiaturze nie miałem, dlatego do mnie dwa razy trafiłaś. Dobra, teraz już ci nie daruję. Trzymaj te totem śmiertelności, bo ci się przyda, nie? Nie, no dobra, zostaw mnie, przepraszam. Przepraszam. Ty mi nic nie zadajesz z tego łuku. Dobra, no, dawaj. Mam miecze, stary. A, no to widzisz, no to łatwa wygrana w moim... Dobra, niech ci będzie, już nie gonię. Słuchaj, w dzisiejszym odcinku musimy odwzorować wszystkie momenty najważniejsze, które były na tym świecie, na tym Palionowie. Więc tak, ja sporządziłem listę tego, co tutaj było najważniejsze i co musimy powtórzyć. Teraz tak, nie przeraż się, ale przeczytam ci, co musimy zrobić po kolei. Muszę się najpierw ciebie spytać, czy będziesz moją dziewczyną, ale nie tutaj, tylko w odpowiednim miejscu do tego przeznaczonym. W drugiej kolejności muszę ci się oświadczyć, w trzeciej kolejności musimy pójść w miejsce, gdzie zamieszkaliśmy w willi, w czwartej kolejności musimy wziąć ślub, a w piątej kolejności musimy zasadzić drzewo miłości. To jest pięć ruchów. Pięć ruchów, musimy to zrobić. Jeżeli tego nie zrobimy, to nie przypomnisz sobie. Mam nadzieję, że to sprawi, że sobie przypomnisz. Zgadzasz się, czy nie? No chyba muszę, nie mam wyboru. Ale powiem ci, że ja bym... No, ała! Najchętniej to wszystkie itemy odłożyła. Bo denerwuje mnie to, że ja muszę wszystko to nosić. No dobra, nosić. No to... Ale nie. No właśnie, itemy wszystkie odłożymy w willi naszej. Tam odłożymy. Naszej. Tak, bo musimy po prostu osadzić się miejsce. Dom tam, gdzie rzeczy twoje. Mhm. Ale w pierwszej kolejności musimy pójść w miejsce, w którym się spytałem, czy będziesz moją dziewczyną, więc zapraszam. Chodź, musimy pójść w tamto miejsce. Nie mówiłeś coś, że nie ma tego domu? No tak, ale tam będziemy musieli jakby na nowo go stworzyć, żeby to wszystko miało no sens. No ja nie będę teraz zbudować. No nie, no nie domu, zbudujemy całej willi, no co ty, no. Nie, po prostu na nowo się tam osiedlimy. Po prostu zbudujemy jakiś minimalny domek. A tutaj szkoła Zwiedza. Kiedyś była, tylko ona jest jeszcze na etapie budowy, co my tutaj mieliśmy. Dobra, chodź, idziemy w miejsce, w którym muszę... No bo tak czekaj, wolno. Bo ja nie jestem taka szybka, no kurde. Ej, oddałabyś mi ten łuk. Nie. Ła, no przestań, no nawet nie mam zbroi, a ty mnie uderzasz po prostu tak haniebnie. No bo masz totem i tak w ręce, nie? No to... Ła, no przestań! Dobra, ile masz serduszek? 9. Ała, teraz już mam 6. Dobra, chodź, idziemy w to miejsce. Tutaj jest, prawda, miejsce, w którym się ciebie spytałem o to, czy będziesz moją dziewczyną. Zapraszam, muszę to zrobić. Musimy ten cringe przeżyć jeszcze raz. Zapraszam. Ja jestem przerażona. Czemu jesteś przerażona? Przecież to był twój ulubiony dzień w życiu. No tak, a co nie? Nie. Aha, okej, dobra, musisz stać tu. Tu stój. Aha, sorry. Dobra, uwaga. A więc... dobra, Czekaj, muszę ogarnąć jedną rzecz. Jaką?
Co ty robisz? Czekaj. O co ci chodzi? Załóżmy, że to jest bez. Co ty odchodzisz? Dobra. W tym miejscu oto wręczam ci oto ten bez. Wiesz dlaczego? Nie. Bo bez ciebie nie mogę żyć. Czy będziesz moją dziewczyną? Ja mam teraz się zgodzić. Musisz się zgodzić, tak? Inaczej to nie zadziała. Ale to nie jest naprawdę. To nie jest no nic obowiązującego, no, prawda? Tak, to jest na niby. To jest no. Na niby, to jest na niby, tak. Okej, to tak, to tak. Dobra. Pierwszy punkt za nami. Mamy to, dobra. Teraz muszę ci się oświadczyć, chodź, zapraszam. Tutaj musimy zejść na dół, w tym miejscu. Bo tutaj, tutaj ci się oświadczyłem, więc zapraszam na dół. Nie, bo jestem pierwszy raz w tym miejscu, ale okej, no. No, ale tutaj to było, więc uwaga, musimy to tutaj odwzorować. Tylko musimy to odwzorować ze wszystkimi szczegółami, więc ja muszę stanąć w tym miejscu. Ty tutaj musisz siedzieć. I będę musiał ci zaśpiewać. Przeżyć piękne tutaj chwile, być dla ciebie wsparciem ile się da. Chcę z tobą przeżyć piękne tutaj chwile, lećmy w dal zwiedzić wielki świat. Chcę z tobą przeżyć piękne tutaj chwile, szczęśliwy jestem, no bo ciebie mam, z tobą lecę tam. Zbudujemy wielki dom, potem uciekniemy stąd. Ciebie mam, to jest love song. Będę je dla ciebie tworzyć, kiedy uciekniemy stąd. Ej, nowy dom, nowa przygoda. 18 lat skończone, to ci wiele da. Odcinki tu nagrywamy codziennie z rana. Odcinki kozak ekipy, mordo daj lajka. Dobrze, a więc jak już jesteśmy po zaśpiewaniu piosenki, no to muszę zadać ci pytanie. Czy, ale tam dawałem ci wtedy emeralda złotego, ale nie mam, więc dam ci diaksa. Czy zostaniesz moją żoną? O Jezus, tak. Dobra, kolejny punkt za nami. Mega! Dobra, to teraz ja musimy pójść w kolejne miejsce. Teraz musimy pójść w miejsce w willi, tam gdzie zamieszkaliśmy razem. To jest kolejny punkt. Chcesz iść szybciej? No. Ała! To bolało, przestań. Dobra, chodź. Dobra, idziemy teraz w miejsce, w którym mieliśmy willę i akurat jest noc, to tam będziemy potrzebowali dwa łóżka. Po to, żeby móc tam, prawda, odbyć noc poślubną. Ja pierniczę. Chodź, dość, musimy tam pójść, tylko po drodze pójdziemy jeszcze do grzyba zabrać łóżka, dobra? Co ty tak? Jak ty mówiłeś, że są te flaki, ale... to ono no. Byłoby łatwiej z tymi flakami. No jasne, że byłoby, ale niestety nie mamy ich tutaj. Dobra, chodź, zapraszam. Musimy pójść do ten. Co ty taka smutna jesteś? Ciesz się, właśnie ślub wzięłaś. No kurde, no właśnie, mam 20 lat i mam, jestem teraz, mam chłopaka, ślub i co jeszcze, może dzieci? No, tam też był taki epizod, ale... No way, nie wierzę taki, w to. Tak akurat nie uwierzę. A, no dobra, okej. Okay. Czekaj, gdzie my jesteśmy? Jak się stąd wychodzi? Nie wiem. Dobra, chodź no tutaj. No weź po prostu, rozwalaj wszystko i tutaj, iść przed siebie. Czekaj, bo ja już się gubię, gdzie my jesteśmy, nie? Tutaj, tu były lochy, okej, okay, zapraszam. Musimy zajść po łóżka, bo bez łóżek to wiesz, coś nie da rady, nie? Więc szybko musimy pójść na górę do tych pokoików po łóżka i wtedy będzie wszystko tacy. Okej, okay. Wierzę w to, że tak. A przypomniałaś sobie będzie. Już coś, może? Nie, totalnie nic, ale tak jest, let's go! Może teraz sobie przypomnę, jak pójdziemy spać, kurde, nie wiem. Ja nie wiem w ogóle, jaki to ma sens, moim zdaniem to ty kłamiesz, ty już sobie dawno przypomniałaś, trolujesz po prostu. Dobra, no zabierz łóżko, ja tutaj idę. Największy troll życia. Kurczę, tu się woda zlewa. Przejdę. Woda. Czy nie przejdę, kurczę? No to woda, tutaj mnie tak spycha. Szybko, tu wychodzę na górę. Dobra, wziąłeś to łóżko? Ja tutaj biorę już tak, swoje. Tak, mam swoje łóżko, no. Uciekła mi. Co ty robisz? Dobra, robię tutaj niezły syf, póki co. Stary, co jest z tobą? Dobra, no już jestem tutaj, gdzie jesteś? Musiałem tu wodę lekko rozleć, chodź tutaj na ten. Widzisz tu, zapraszam. Tu i teraz zobaczymy, czy uda ci się wiadro zrobić. Zrobiłam.
Nie wierzę ci. Totem zużyłaś. Dobra, chodź. Idziemy w takim razie tutaj. No widzisz, ty przy mnie się za niedługo nauczysz wiadra robić już tak, że będziesz wszystkie, wszystkie ci się będzie udawało. No, mam nadzieję. Dobra, ej, idziemy. Chyba się zgubiłam, ale już nie wiem, gdzie ja jestem. Ja też nie wiem, gdzie ty jesteś. Gdzie ty jesteś? Ha, nie powiem ci. Okej, no to widzimy się na miejscu. Fajnie, ciekawe jak tam trafisz, jak ty nie pamiętasz. Dobra, widzę cię przecież, idę gdzie? Za to. A dobra, no, to tu jesteś, okej, dobra, zapraszam w takim razie. Jesteśmy już tego niedaleko. Nie z tym, że ja, wiesz co, zrobię łódkę, żebyśmy byli troszkę szybciej. Mhm. Jesteś gotowa? Już tu jedną łódkę robiłem, to chyba gdzieś tu zostawiliśmy w ogóle. Ale dobra, robię nową. Uwaga, łódka. Auć. Uważaj. Zapraszam. 3, 2, 1, 0, odpływam. Dobra, zdążyłaś. Okej, lecimy w takim razie. Niestety nie mamy tutaj tego tunelu, więc będziemy musieli to jeszcze przejść górą, ale... Mam nadzieję, że ten tunel nie jest potrzebny do tego, żebyś sobie przypomniała wszystko. Dobra, to jest ostatnia, że tak powiem, deska ratunku, te powtórzenie tych najważniejszych fragmentów, bo jak ty sobie nie przypomnisz po tym, to ja nie wiem, to jest koniec, nie? Ale dobra, jakoś to będzie. Zapraszam. Spokojna głowa, damy radę, myślę, że sobie przypomnę. Tu do wody. Żartowałam, ale to jest tak kiepski plan w ogóle, że to jest niemożliwe, ale dobra. O, ja nie wytrzymam z tobą zaraz. Dobra, robimy tutaj, osiedlamy się tu, robimy tak. Crafting to jest potrzebne do osiedlenia. Co ty zrobiłeś? Crafting pozostawiłem. O kurde, no ale ja w tym samym momencie postawiłem łóżko i mi łóżko znikło. Aha, okej. Dobra, czekaj, nie to łóżko. czekaj, muszę zrobić jeszcze inne rzeczy. Czekaj, robię tak. Robię skrzynki. Skrzynki są potrzebne do gospodarstwa domowego, więc robimy skrzynki w tym miejscu. Okej, mamy skrzynki. Do skrzynek odłóż swoje rzeczy. Oczywiście złoto też tutaj jest mile widoczne. Oj tak. Teraz ja widać, że gospodarstwo domowe rozwinięte. Tu możesz sobie odłożyć wszystkie rzeczy, jakie chcesz sobie odłożyć. Ja odkładam tu zbroję i te wszystkie rzeczy. Pochodnie tutaj zaświetlimy wszystko. Dawaj, teraz musimy iść spać tutaj sorry. W tym miejscu. Dobra, o nie, moje łóżko, żeby niszczyć. Dobra, idziemy spać. Czekaj, bo ja muszę odłożyć wszystkie itemy moje. Dobra, odłóż wszystkie itemy. Tutaj. I teraz kolejny punkt to jest ślub. Musimy wziąć ślub. Tylko ciężko będzie wziąć ślub, bo nie mamy kościoła, więc po prostu musimy to zrobić na górze, w której był ten kościół. No ale trudno. Okej, śpię. Jakoś damy radę. Więc teraz tak, oczywiście bez zbroi i tak dalej, bo ślub to się bierze, prawda, w sukni. Ale ja odkładam tutaj te pochodnie, zapraszam. Idziemy, weź sobie tylko żarcie jakieś. Ja biorę sobie 64 ziemniaki. Chodź. Mam jeden chleb. Idziemy wziąć ślub, teraz to jest kolejny punkt. Tu dobra, trzeba to zrobić. Idziemy, teraz się uda, tak? Jeszcze trzeba będzie drzewo zasadzić. Właśnie, drzewo zasadzić. Czekaj, zabiorę tutaj stąd jakieś, nie wiem, masz kości? Czy nie? Kości. Nie mam kości. Będzie trzeba, dobra, to wezmę jeszcze siekierę tylko, żeby na szybko ogarnąć jakąś sadzonę. Potrzebujemy zasadzić jakiekolwiek drzewo, bo potrzebujemy po prostu tyle w temacie, nie? To się tak guzdrasz, po prostu nie ma drugiej osoby, która tak... Ty ogarnij kości lepiej, a nie będziesz tam ciągle narzekać. Dobra, ja już mam sadzonę, jak ci idzie ogarnianie kości? No dobrze, idę właśnie zabić szkielet. Okej, no to dobrze. To idź zabić szkielet, a ja idę z tą sadzoną, bo to jest nam potrzebne teraz. I jak zasadzimy to drzewo, to mam nadzieję, że wtedy sobie wszystko przypomnisz, aczkolwiek... Jak nie przypomnisz... A inaczej, jak sobie nie przypomnisz, to ja się... O kurczę, tu jest szkielet, tu go trzeba pokonać. Halo, pomocy! No, już mam, już zabiłem jednego. Tu jest jeszcze jeden. Wait a minute. Gdzie ty jesteś? O. Dobra. Nie. Ała. No, dasz to! Ej, prawie zginąłem, nie? Dobra, chodź. Idziemy w takim razie. Okej, brawo. Prawie umarłaś. Dobra, w takim razie idziemy teraz na to miejsce, gdzie był kościół, czyli na tą górę. Tam trzeba wziąć ślub. Jesteś gotowa? Jak się czujesz z tym faktem, że zaraz będziesz mężatką? Totalnie się nie czuję gotowa. W ogóle dla mnie to jest jakaś po prostu śmieszna sytuacja. Nie, kłam, jesteś gotowa. Jak nigdy dotąd. Jak nigdy, no. Nie, no jak sobie wszystko przypomnisz, to kurczę, no ja tak bym chciał, żebyś sobie przypomniała, bo to, że ty tego nie pamiętasz, to jest najsmutniejsze. Ile masz tej kostki mącznej? Mączki kostnej. Jeden. Kostki mocnej, mączki kostnej. Żartuję. Mam chyba... Dobra, nieważne. Dużo. Dobra, tutaj. Wystarczy tutaj chyba. W tym miejscu. Musimy... Tu staniemy. Tu. No, dobra. Jesteś okay, gotowa? Okej. Okay. Okay. Tak. Nie mamy niestety żadnych obrączek, więc musi nam za obrączkę posłużyć dwa ziemniaki. Jesteś gotowa? Co zrobisz? Obrączka.
A, no, no dobra, mogą być i dwa dirty. Okej, okay. W takim razie ja ci muszę dać swój, ty mi musisz dać swój i teraz tak. Tak. Regułka jakaś tam, nie wiem, czy nie opuszczyć do śmierci. W zdrowiu i w chorobie. No i tak. Opiekuna ma tata. No i teraz tak, czy zostaniesz moją tak, żoną? Tak, i stonerki. Czy, znaczy, czy chcesz, czy czekaj, to najpierw pytanie tak, do faceta, tak, czy tak. Do mnie? Czy do mnie? Nie mam pojęcia. Czy do faceta, czy do mnie? Boże, do faceta, czy do kobiety najpierw? Czekaj, no jak to jest? Czy ty chcesz wziąć mnie za męża? Tak, chcę wziąć cię za męża. I czy ja chcę cię wziąć za żonę? Tak, chcę. Dobra, tu ogłaszam nas, prawda, mężem i żoną. A, tu masz, ja jakby zabrałem. Dobra, jest, kolejny punkt za nami. Mega cringe. Chodź, idziemy w takim razie do ostatniego miejsca zasadzić drzewo miłości. Jak to się nie uda, to nie wiem, to jest koniec po prostu. To ja już nie mam pomysłów, nie? To już po prostu... To już tyle, po prostu. Ja nie wiem, co więcej można zrobić. Rozumiesz, ja się poddaję w momencie, jak to nie zadziała. Rozumiem. Czyli co? Jak tam się nastawiasz na to? Nie wiem, szczerze to dziwnie jest. W ogóle dziwnie się zaczęłam czuć w pewnym momencie, jakby tak jakoś... Czemu ty idziesz środkiem tego? A, bo czekaj, bo to tam było. Dobra, nieważne. Już powiedzieli, że idziemy tutaj. No tak, a gdzie mam iść? Idę? Już idę. Tak, dobrze idziemy. Chodź. Ja sobie pomyliłem, zapomniałem, gdzie to jest po prostu. Nie, ja biegłem do tej. Dobra, uwaga, czekaj, gdzie to było? To było tutaj. Dobra, uwaga, zapraszam. O nie, dobra, mam dirta tutaj z mojej obrączki. To jeszcze większy poziom miłości. Dobra, uwaga. Dobra, masz. Stawiam to i teraz, ale nie, czekaj, ile ja tego mam? 8. Ty masz 4, ja mam 4, no ładujemy w to razem. Dobra. Po dwóch stronach, 3, ty tam, ja tu. 4. No to ten. Teraz trzeba czekać, aż ono urośnie. O nie, potrzebujemy więcej kostki, mączki kostnej. Czekaj, trzeba ogarnąć więcej, bo... Jest 7, bo on mnie... Czaisz, że 7 kości tu było? Co jest grane? Ale fart, jakby życie nam chciało to dać, nie? Dobra, zapraszam tutaj znowu w takim razie. Stawaj po drugiej stronie, masz tutaj połowę. I uwaga, lecimy z koksem. 3, 2, 1, 0. Nie, dobra, ale może gdzieś jeszcze życie nam, jeszcze sprezentuje kości, czekaj, ja nie wierzę w to, że to się tak skończy, nie wierzę w to, że to by był koniec tego wszystkiego, ja idę do mojej, do ciebie do mieszkania idę, do ciebie do domu idę, tam musisz mieć jakieś kości. Co? Do Borowika czy gdzie? Nie, do tego domku tutaj. Możesz iść do Borowika sprawdzić, czy tam coś jest. Albo jakaś skrzynka po drodze do jakiegoś magazynu. A ty nie pamiętasz, co tam jest, to może lepiej nie, bo ty się zgubisz. Czekaj przy tej fontannie może po prostu. Tutaj nie, tutaj w skrzynce nic nie ma. Ja lecę tam, dobra, musi coś być w tym twoim domku. Jak tam nic nie będzie, to się popłaczę, serio. A ty może stój tam, iść do tego drzewa, zobacz, czy ono przypadkiem nie urosło. Bo... Czekam cały czas, stoję tak, przy nim. Mam nadzieję, że ono nie urośnie bez naszej wiedzy, ale... Dobra, tutaj nic nie ma. Chodzę do twojego domku. Dobra, proszę, żeby tam były jakieś kości. Błagam. Kości, jak najwięcej. Dobra, jest 8 kości, ale idę na dół jeszcze, jakby nam brakło, to idę zobaczyć, czy tutaj nie masz przypadkiem więcej. Na pewno powinnaś tutaj mieć. Jestem pewien, że tutaj coś musi być. Po prostu nie uwierzę jak... Dobra, jeny, dobra, mamy tyle kości, że to już musi się udać. Dobra, 2 staki kości mam, nie? Tyle miałeś w skrzynce. Dobrze, że ty kiedyś, za czasów, kiedy jeszcze pamiętałaś wszystko, to zbierałaś kości. Bo gdybyś nie zbierała, to byśmy teraz byli w czarnej dziurze, że tak to ujmę, nie? A tak, jesteśmy, prawda, uratowani. Dobra, jesteś tam przy tym drzewie? Tak, jestem cały czas. Dobra, ja już tam płynę. Już pływam też. Łódka nawet jest, więc bardzo fajnie. I jak, czujesz coś już? Przypominasz sobie? Nie wiem, boli mnie brzuch i jest mi niedobrze. Tak, boli mnie głowa i nie mogę spać. Dobra. Tak. Dobra, już jestem, ja już jestem idzie. Prawie, już jestem. 2 staki, kurczę, wiesz co, jak to się nie uda, to się popłaczę, serio. To się popłaczę, autentycznie. Dobra, uwaga, wchodzę do środka i teraz tak. Halo, zapraszam halo, tutaj. Halo. Rozmieniam to wszystko na mączkę kostną i teraz tak. Po pół staka na starcie. Uwaga, czekaj, bo tu gdzie do wody jestem? To wpadło. Do wody wpadło, czekaj, jeszcze raz ci rzucę. Dobra. Czekaj, a może rozwalmy to, żeby tutaj było więcej miejsca, może to blokuje jakoś. Dobra. Najwyżej to postawimy później. Dobra, uwaga, masz tutaj pustaka. Dzięki. I uwaga, stanę trochę dalej i gotowa? Ta. 3, 2, 1, 0, let's go. No urośnij! Czekaj. A co jakby się to powiększyć po prostu? Nie, dawaj, to tu musi urosnąć jakoś. To ja nie mam nawet czym tego rozrosnąć, bo ja nie mam żadnych rzeczy przy sobie. Musi to tu urosnąć. Uwaga, błagam. Mam tyle tych polmili, że to w końcu musi się udać. Ja ładuję wszystko w to. To jest niemożliwe. Ładuję wszystko.
Kurczę, no błagam, urośnij, jako... Jest! Jest drzewo miłości. Jak to się stało? Co jest grane? Dobra, mamy taki mały, kurczę, taka mała kubka, ale jest. Jest, udało się rozrosnąć, to czego jestem tu uwięziony. Nie wierzę w to, że... Jak ja stąd mam wyjść teraz? Dobra, muszę zrobić inaczej, muszę to rozwalić. Dobra, jest postawione drzewo. Drzewo miłości. I co, działa? Przypominasz sobie coś? Halo? Halo, wszystko dobrze, Emilia? Halo? Co, nie jest dobrze? A dlaczego nie możesz nic mówić? Mm-mm. Co się dzieje? Pamiętasz coś? Coś się przypomniało? Ale co, źle się nic czujesz? Nie widzę. Nic nie widzisz? Źle się czujesz? Ale co ci jest? Nie wiem. Jest mi niedobrze, Filip. O kurczę, dobra, czyli może to działa. I co, i tyle po prostu, że jest ci niedobrze? Nic nie widzę. Nic nie widzisz? O nie, to mam niedobrze. Mam czarno. Jak masz? Czarno. Czarno przed oczami masz? Emilka, tylko się nie wywracaj. Nie wywracaj się. Rozumiesz? Nie żyj. Wytrzymam zaraz. Żyj. Nie. Dobra, zwymiotuj, ale żyj. Nie wytrzymam. Musisz. Ja chyba Nie!